Siema, mordęsy. Dzisiaj krótki wypad, nie za trociem, ale za Armstrongiem. Na malutką rzeczkę. Przyfarciło. Bardzo fajna samica, długa, ale chuda. Jedno wyjście, też takiego ładnego kabanka. Połowę, nie wiem, z 3 godziny może. Nie, z 3,5 godziny. Naprawdę super dzień. Jeszcze dzisiaj do pracy, tak więc dzień uważam za zaliczony. Ryba jest akurat teraz potarłowa. Stoi bardziej na prostkach niż na jakichś tam bystrzach. No i co? I tyle. No. Zawijam do domu, jeszcze coś przetrącę. Napiję się ciepłej herbaty. I fajrant z rybami na dzisiaj. Za tydzień też gdzieś tam będziemy uderzać zapewne. Wydaje mi się, że za trocią już. Może coś się uda sklecić, może coś się uda przede wszystkim złowić już. To jest główny priorytet. A dzisiaj co? Ryba padła na woblera Tomka Poleszaka. Zaraz tutaj pokażę. To jest pan całego zamieszania. Szósteczka. Super, woblerek. Pierwsze wyjście miałem na mepsa, na obrotówkę różową, ale nie wiem, ryba tylko odbiła. Poprawiła jeszcze raz, chyba już się ukryła i że to, że tak powiem, dupa zbita. Jeżeli chodzi o przynęty na Armstronga, mam takie małe pudełko. U mnie tutaj przeważają blaszki i małe woblery, nie? Tutaj na trocie mamy większe przynęty, stosuję. A tu rękodzieło Tomka Poleszaka, które po prostu mi się sprawdza osobiście, nie? Jakiś siek, to chyba kobra, skorpion, dokładnie nie pamiętam, kobra chyba. Nagrawki szybkiego montażu z pinwala. Tak to wygląda. Padały pytania, jakiego podbieraka używam. To jest Conger Strito. W opisie metrowy bodajże na teleskop, tu jest zabezpieczenie, taki guzik, woli go nie używam, bo jak jest ryba, to jest panika. Co mogę o nim więcej powiedzieć? No jest trochę kijowy z tego względu, że ma niby tą siatkę gumowaną, ale jednak te oczka są za drobne i wobler czy inna przynęta, ta kotwica, zwłaszcza z rybą, jak się tam kotłuje, potrafisz to ostro pozaczepiać, dlatego najlepiej odciąć woblera niż to rozplątywać, nie? Ale ogólnie jestem zadowolony, jeżeli chodzi o jego mobilność, przy umocowaniu do plecaka na magnesie. To by było na tyle, bo nie wiem, ktoś tam chyba pytał, to właśnie tłumaczę. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, udostępniania, bo naprawdę wróciliśmy po długiej przerwie, nie było czasu, każdy jakieś tam miał sprawy osobiste i inne, nie było czasu po prostu nagrywać, ale tak jak mówiliśmy, wracamy z filmami, będą w miarę pojawiać się regularnie. Tak więc zapraszam do oglądania, komentowania, to by było na tyle. Hej, do zobaczenia, połamania kija nad wodą, hej. Calmer Beats MCB exclusive. Jest Olaf Strong. Jest ładny. Jest. Kurwa. Thank you.
Ale tam będzie piętanina. Ho, ho, ho.